Miasto podpisało umowę na budowę trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno. W ramach tego zadania powstanie ponad 2,5 km nowej drogi, która zostanie przeznaczona dla autobusów komunikacji miejskiej. Wykonawca będzie miał na realizację tego zadania 2 lata. Trasa powstanie w rezerwie gruntowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Barckiej z Armii Krajowej do ulicy Kajdasza, gdzie też planowo powstanie pętla autobusowa i parking Parku i Jedź, który pomieści 60 samochodów. Co ważne, trasa będzie tak przygotowana, będzie miała takie właściwości, jeżeli chodzi o podłoże, że będzie można docelowo puścić tutaj także tramwaj. Na razie póki co będą jeździły tędy tylko i wyłącznie autobusy, no, które będą dzięki temu wyseparowanemu korytarzowi w stanie pokonać tą trasę do dworca na ulicę Suchą tak naprawdę w kilkanaście minut. Pracę rozpoczynamy od projektowania, od wykonania projektów wykonawczych. Ten proces zajmie nam parę miesięcy. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się rozpocząć pierwszy odcinek. Całość prac podzielimy też na trzy odcinki. Pierwszy odcinek będzie od ulicy Świeradowskiej do wiaduktu kolejowego, drugi odcinek od wiaduktu kolejowego do pętli przy ulicy Kajdasza, no i ostatnią częścią będzie pętla przy ulicy Kajdasza. W ramach tej inwestycji m.in. zostaną przebudowane skrzyżowania i pojawi się 16 peronów autobusowo-tramwajowych. Projektowaliśmy linię tramwajową, bo tak się w ogóle ten kontrakt projektowy nasz zaczął. Później okazało się, że ze względu na problemy tutaj ze skrzyżowaniem z linią kolejową trzeba było dokonać zmiany, rozwiązać, ale cała geometria i niwelata zostały już, czyli rozwiązanie wysokościowe zostały z trasy tramwajowej. A konstrukcyjnie zrobiliśmy przekrój taki, że tak jak się robi torowiska, czyli płyta żelbetowa, do której docelowo mają być przykręcone szyny, natomiast tą wysokość szyn wypełniamy warstwami bitumicznymi, po to, żeby później można było je sfrezować, zdjąć, przekręcić szyny i wypełnić jeszcze raz. Żeby tędy przez tą zrewitalizowaną linię kolejową 285 przeciąć się z torami tramwajowymi, potrzebne są specjalne regulacje. No, gdyby one były, to byśmy z nich przecież skorzystali. To jest zupełnie oczywiste. Na razie nie ma, ale ja liczę na to, że one się z czasem pojawią. Koszt budowy trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno to 42 miliony złotych. Echo 24, Nina Jewtuszenko.